Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep millward.pl. Zapraszamy także na stronę Jana. Wyprawy na Janka. Nasi patroni z serwisu Patronite. Dołącz do nich i ty. Cześć, witajcie, z tej strony Jan Chojnacki z Project Explore. Witam Was na kolejnej wyprawie. Część z Was prawdopodobnie po tym, co znajduje się za moimi plecami, czyli dziura w drzwiach, możliwe, że rozpoznaje już to miejsce. To jest ta dziura, przez którą Sietrze ostatnim razem nie udało się dostać do środka starego, opuszczonego młyna wodnego. Dzisiaj przyjechałem tutaj sam, już bez towarzystwa Sietry. Poczytałem sobie troszeczkę więcej na temat tego miejsca, na temat jego wyposażenia. I dzisiaj w trakcie szybkiej eksploracji postaram się Wam przedstawić to miejsce dokładniej, może nie precyzyjnie dokładnie, tak jakby to zrobił wieloletni młynarz, ale na tyle, na ile moje amatorskie umiejętności będą w stanie Wam to zaprezentować. Nie przedłużam i do zobaczenia na Urbexie. Jeszcze tylko słowem wstępu, bo część z Was prawdopodobnie albo na tym kanale jest po raz pierwszy, albo nie zdążyła jeszcze zauważyć, to film, który oglądacie dzisiaj, jest trzecim filmem montowanym przeze mnie samodzielnie na kanale. Dlatego montaż będzie dość prosty, nieskomplikowany, a na bardziej okazałe montażowo filmy zapraszam już za tydzień, który to film za tydzień zmontuje Tomasz. Czyli ta osoba, która za montaże na naszym kanale jest odpowiedzialna na co dzień. A my tymczasem zaczynamy już eksplorację i wydawało mi się, że coś kapie tutaj przede mną, ale nie. To chyba po prostu jakieś paprochy unoszące się w powietrzu. Jeszcze jedna ważna sprawa to i to będzie widać tutaj mocno, że chciałem Wam dzisiaj pokazać to miejsce z zewnątrz, ale tak jak widzicie, dobra, teraz mam nadzieję, że widzicie, zahaczyłem kamerą o kraty, leje dość mocno, z częstymi przerwami, ale jednak mimo wszystko dość mocno. Ja w tym momencie już jestem mokry, bo żeby się tutaj dostać, trzeba przedrzeć się przez gęste krzaki. No oczywiście mokre krzaki wytarły się o mnie, więc pewnie będę cały do przebrania, zanim wejdę do auta. Tak czy inaczej, dzisiejszą eksplorację rozpoczynamy w miejscu, którą ja pierdzielę, się wystraszyłem. Widzicie to? Dopiero przed chwilą założyłem okulary, jeszcze się nie przyzwyczaiłem do ostrości. Ale ten pająk tam na dole jest zabójczy. To jest oczywiście zabawka. Ja chyba taką samą miałem gdzieś kiedyś, no w podstawówce, albo może w gimnazjum do straszenia dziewczyn się używało ją. A teraz ta zabawka zrobiła w końcu po latach mi psikusa. Myślałem, że to jest wielki, zdechły pająk. Ale okej, zaraz zrobię zdjęcie sobie tego pajączka. I prawdopodobnie może wstawię na Instagrama. Zresztą swoją drogą zapraszam oczywiście też na Instagrama. Link Wam się pokażę w opisie i prawdopodobnie teraz widzicie napis, jak się nazywa mój profil na Instagramie. Ale wracając do głównej eksploracji. To są te drzwi, które ostatnio powstrzymały Sietrę przed wejściem do środka. Jak możecie zobaczyć, drzwi mają potężną dziurę, przez którą my zaraz mamy zamiar przejść. I będziemy już w środku młyna. I jesteśmy już po drugiej stronie. W porównaniu z zewnętrzną częścią młyna, ta część już na dzień dobry prezentuje się na znacznie lepiej zachowaną. Chociażby ze względu na to, że nie zostały tutaj zwandalizowane takie rzeczy jak instrukcja alarmowa z roku 2008, nie, 08 to jest numer telefonu wewnętrzny. No nie, nie ma informacji z jakiego to jest roku, ale pewnie lata 90, początek nowego milenium. Ponadto w pierwszym pomieszczeniu mamy drabinę. Prawdopodobnie znajdowało się tutaj biuro albo portiernia albo kasa. Trzeba wybrać sobie odpowiednią opcję. Biuro, no ze względu na to, że było tutaj biurko.
portiernia, dlatego że mamy tutaj to okienko. Mogło ono służyć do wydawania kluczy. Jednak w tak małym zakładzie, jakim jest wiejski młyn, nie wiem, czy portier tutaj byłby potrzebny, więc stawiam, że mogła tutaj być na przykład kasa. Na zewnątrz, dokładnie naprzeciwko tego wejścia, znajduje się waga, na którą podjeżdżały ciężarówki ze zbożem, z ziarnem. One prawdopodobnie na tej wadze były ważone i dana osoba, która ten materiał sprzedawała, to prawdopodobnie przychodziła właśnie tutaj i kasjerka wydawała odpowiednią należność. Zresztą poza tym mamy tutaj jeszcze sporo druków, kwitów. Ja może przejrzę jeden lub dwa i zaraz się dowiemy, co tak... O właśnie, już chyba widzę nazwę. Otręby pszenne. Przywiezione z Poznania. Nic więcej tutaj nie jest napisane. Daty też nie mamy. Ale mamy za to jakieś inne stare dokumenty i to będą faktury, które bardzo mocno się już drą. Mamy jeszcze jakiś dokument z roku. Ja wam o tym mówię, mam nadzieję, że wy to widzicie. Mam nadzieję, że dobrze wykadrowałem kamerę. Staram się trzymać głowę dość nisko. Mamy dokument z roku 1969. I dokument, jest to też chyba właśnie jakaś stara faktura. Wszystko jest posklejane. Prawdopodobnie ktoś tutaj załatwiał swoje potrzeby, więc nie chcę w tym grzebać za mocno. Na kwotę razem 27 630. Więc prawdopodobnie, tak jak ja stawiam na jedną z tych trzech opcji, to tutaj znajdowało się właśnie okienko do rozliczania, czyli okienko kasowe. W pomieszczeniu obok niestety nie zachowało się już prawie nic. Zresztą pomieszczenie obok jest w tym momencie połączone z pomieszczeniem z piętra wyżej. To co widzicie przede mną, to jest podłoga z pierwszego piętra. No i niestety coś, co mnie bardzo boli, bo dzisiaj oglądałem sobie reportaże różnego rodzaju, dotyczące różnego rodzaju starych zawodów, które są już na wymarciu, w tym właśnie starych młynarzy w takich małych, wiejskich przedsiębiorstwach. I naprawdę to jest zawód, który w sposób klasyczny wymiera, bo nie biorę pod uwagę tych młynarzy z potężnych przedsiębiorstw przemysłowych, to takich ludzi, którzy pracują z zapałem zamiłowania z pradziada jest coraz mniej. Jest to zawód na wymarciu. No i mimo tego, że znajdują się ludzie, którzy chcą jeszcze ratować te młyny, to jest ich też coraz mniej. Koszta oczywiście są coraz większe, a im dłużej takie obiekty stoją nieużywane, tym ich stan jest gorszy i albo zanim nada się im drugie życie, ten obiekt zostanie już totalnie zrujnowany, albo jego remont nie będzie już opłacalny. Stoimy przed wejściem głównym. Kierujemy się teraz w prawo do części przemysłowej. Wchodzimy na parter, jedno z pierwszych pomieszczeń na parterze. I w samym zakątku tego pomieszczenia kryją się dość ciekawe urządzenia. Mam nadzieję, że wy w tym momencie już je widzicie, a jeżeli nie, to zaraz światło mojej latarki je rozjaśni. Mamy trzy urządzenia, względnie zachowane, już niekompletne. I jedno stanowisko chyba tutaj do urządzenia, którego już kompletnie nie ma. A przed przyjazdem tutaj doczytałem sobie informacje i wiem, że są to mlewniki walcowe. Ostatnio na filmie Sietry troszkę się zastanawiałem nad tym, co to było, jakie było ich przeznaczenie. Dzisiaj wam co nieco więcej na ich temat powiedzieć mogę. Tutaj chyba zaprezentuje się to najlepiej, ponieważ widać te okrągłe wgłębienia. Tutaj powinny się znajdować dwa walce z przodu oraz dwa walce z tyłu. Stąd właśnie nazwa mlewniki walcowe. I one tą rurą z tym wizjerem dostawał się do środka jakby materiał surowy. Na dole walce rozdrabniały przywieziony materiał i przygotowywały materiał wstępny do obróbki mąki, czyli mlew. Mlew następnie wędrował na ostatnie piętro, na które zaraz się udamy i tam dalej poddawano je
obróbce, aby wyprodukować w końcu ten produkt końcowy, czyli mąkę. W tym momencie mam wielką nadzieję, że uda mi się Wam pokazać jedną z najciekawszych rzeczy w tym miejscu, czyli w młynie wodnym, ponieważ to właśnie za tymi drzwiami, które są niestety zamknięte. Zaraz Wam po prostu tam przełożę kamerę i to naświetlę. A w międzyczasie Wam powiem, o co mi chodzi. Za tymi drzwiami, które są teraz za moimi plecami, znajduje się mechanizm od koła wodnego, które napędzało cały ten młyn. Zaraz zejdziemy sobie piętro niżej, gdzie zobaczycie dalszy ciąg mechanizmu, ale właśnie, żeby dostać się do tego koła, musielibyśmy przejść przez te drzwi. Szczelina jest na tyle szeroka, że dam radę wpuścić do środka kamerę. I właśnie w tym momencie to zrobimy. Okoliczni mieszkańcy nie zniechęcili się deszczem i słychać ich dokładnie za tymi oknami, które mam na wprost. Słychać, że wybrali się na spacer, a my w tym czasie zejdziemy do części piwnicznej, tam gdzie znajduje się mechanizm. Zresztą, tak jak sami możecie zobaczyć, prawdopodobnie złomiarze wstępnie się już do mechanizmu dobrali, ponieważ tutaj znajduje się chyba turbina. Na tym się dokładnie nie znam. W komentarzach oczywiście będzie mi bardzo miło, jak określicie, cóż to dokładnie za urządzenie jest. Stawiam, że przy pomocy tego mógł być generowany prąd, ale to naprawdę jest typowo zielone. To jest moja opinia osoby, która jest zielona w tym temacie. Mi najbardziej kojarzy się to urządzenie z silnikiem, który był w ścigaczu Anakina Skywalkera w pierwszej części Gwiezdnych Wojen. To jest bardziej prawdopodobne, prawda? To powiedzcie mi, że to jest fragment ścigacza. Jesteśmy teraz dokładnie po naszej lewej stronie, czyli za tamtą ścianą, znajduje się to koło, które widzieliście na jednej z poprzednich przebitek. Ono przekazywało ten moment pędu, chyba tak to mogę nazwać, do koła, które znajduje się tutaj po stronie prawej. I tak jak duch pana młynarza powiedział, że silnik był tutaj dość wielki, tak samo to koło jest też bardzo solidnych rozmiarów. I ja tu chyba widzę pozostałości, czy też wyżłobienia po tych paskach, albo po jeszcze jakichś innych paskach, które tutaj się znajdowały. I z tego koła, które swoją drogą się kręci, aha, tylko ciężko będzie podnieść na górę, bo ta przeciwwaga, która jest naprzeciwko sporoważy. Więc tak, to koło przekazywało moc albo do tego silnika, który znajdował się tutaj, albo może szło, nie, do góry nie szło, bo nie ma żadnych otworów. Ale dobra, mamy paski. Więc okej, zostawmy może pana młynarza w spokoju w piwnicach, a my w tym czasie przejdziemy sobie na piętro pierwsze. Zmierzamy powoli na pierwsze piętro i deszcz, czy też deszczowa pogoda, która jest na zewnątrz, uwidacznia, jaka wilgoć i jakie przecieki tutaj panują. Już na pierwszym piętrze mamy bardzo potężną kałużę wody, która oczywiście negatywnie wpływa na drewno, które tutaj mamy. No i oczywiście skutek tego na stan całego obiektu. A jak możecie zobaczyć na zewnątrz, prawdopodobnie wy widzicie w sumie po prostu prześwietlony obraz, na zewnątrz już się pogoda rozpogadza i robi się coraz jaśniej. Do tego stopnia, że tutaj nie muszę mieć włączonej latarki. To pomieszczenie jest zachowane pod względem suchości naprawdę całkiem nieźle. Jakość drewna, czy stan drewna, no zresztą sami zobaczcie. Tutaj nie jest wymagana jakaś specjalna praca, wystarczyłoby to troszeczkę odrestaurować, zakonserwować, oczywiście włożyć to w odpowiednie miejsce, bo w tym momencie te rury, które tutaj mamy, albo sypy, chyba bardziej profesjonalnie jakbym nazwał to sypami, leżą sobie luzem, one powinny być rozprowadzone tak jak ten syp tutaj. No szkoda. Szkoda, że taki obiekt się marnuje. No oczywiście on w momencie funkcjonowania nie przynosiłby potężnych zysków, bo tego typu młyny tygodniowo są w stanie produkować około 5 ton mąki. Przynajmniej tyle wyczytałem, zanim tutaj dojechałem. No nie jest to ilość,
zatrważająca, ponieważ w jeden dzień nowoczesny młyn gospodarczy jest w stanie robić 50 ton mąki. Różnica potężna, wydajność znacznie większa, wskutek czego bardziej opłaca się produkować właśnie te potężne młyny przemysłowe, firmowe, które będą generowały dochody. Ale niestety, co też idzie w skutek tej masowej produkcji, co jest skutkiem masowej produkcji, to to, że ta mąka bardzo często nie jest najlepszej jakości i dodawane do niej są sztuczne spulchniacze i sztuczne wybielacze. Dlatego, że ona w młynie takim jak ten, mąka, dojrzewa. W silosach drewnianych znajdują się naturalnego rodzaju grzyby, tak, jeżeli tak to mogę ująć. Głównie chodzi o drożdże, które potem świetnie działają, jeżeli produkujemy zakwas na chleb chociażby. No, w stalowych silosach oczywiście coś takiego nie funkcjonuje, a stojąc w tym miejscu zauważyłem, że mamy tutaj miejsce, gdzie mąka kończyła swoją podróż, czyli mamy tutaj znowu, tak jak wcześniej wspominałem, drewniane rury, kanały, jak zwał, tak zwał. I tutaj ona się kończy. Oj, podłoga tu naprawdę jest w tragicznym stanie. No, jeżeli nie widzicie, to słyszycie. Ta podłoga jest cała wilgotna i chrupie już. Dobra, nie będę podchodził bliżej, stąd wam pokażę. Tutaj pod tą rurę, pod ujście tej rury, podczepiało się wór, pusty wór. On był potem przypinany tą obejmą i następnie tutaj gdzieś znajdowała się zastawka. Chyba ją widzę, tu jest do niej uchwyt. Tak jest, tą zastawkę się otwierało. Ona otwierała otwór wrotowy do rury i mąka przesypywała się powoli, no albo dość szybko, do wora. W momencie, gdy wór był pełen, zastawka się zamykało, wór można było odczepić i był gotowy już do przekazania dalej. W przypadku tego młyna, za tą ścianą znajduje się osobny budynek i był to, powiedzmy sobie, spichlerz, magazyn mąki. Ale w takich małych przedsiębiorstwach, wręcz domowych, no to najczęściej ta mąka od razu wędrowała do auta i była wywożona już do nabywcy. Fajna sprawa i jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem stojąc tutaj, tylko nie wiem, z której strony będę w stanie wam ją pokazać. Mam nadzieję, że z tej, bo tutaj podłoga jest w znacznie lepszym stanie. A, niestety nie. Tutaj mamy zabite drewnem, więc przejdziemy na tą stronę jednak. Stawanie tutaj nie jest bezpieczne. I znowu kamerę muszę wam przełożyć do ręki i zrobić zbliżenie, więc dajcie mi sekundę. Urządzenie, które teraz oglądamy, nazywane jest komorą, a przynajmniej taką nazwę udało mi się dzisiaj znaleźć. Natomiast to, co mnie najbardziej zainteresowało, to to, co mamy w środku, czyli ślimacznicę. Ona miała za zadanie mieszać mąkę, tak aby ją spulchnić, napowietrzyć. I to właśnie w tego typu urządzeniach, które tak jak widzicie tutaj, jest niemalże całe drewniane, mąka nabierała te swoje niesamowite właściwości, wzbogacając się o grzyby, chodzi głównie o drożdże, przez to właśnie ten zakwas był tak dobrze działający i który nadawał świeżym wypiekom niesamowitego aromatu. Obecnie o tego typu rzeczy coraz trudniej. Na tym piętrze już nic więcej nie znajdziemy, dlatego udamy się na drugie piętro, gdzie znajdują się ostatnie ciekawe urządzenia. A przed nami oto właśnie te urządzenia. Widzę ich dwa, jedną parę, czyli mamy tutaj przed sobą dwa urządzenia i profesjonalnie udało mi się odnaleźć informacje na ich temat. Jest to odsiewacz płaski o długiej drodze odsiewania. I teraz pytanie, czym zajmował się, co takiego robił ten odsiewacz płaski?
Otóż wewnątrz tego odsiewacza, czyli w tych miejscach, znajdowały się sita o różnego rodzaju stopniu gęstości. Natomiast tutaj zachowała się jeszcze przeciwwaga. Jeżeli odpowiednio, tylko chyba nie damy rady jej ruszyć, przeciwwaga była uruchamiana przez ten potężny silnik, który znajdował się w podziemiach. Ona, obracając się, powodowała drgania całego urządzenia, które myślę, że będziemy dzisiaj jeszcze w stanie zaobserwować, ponieważ urządzenie nie jest na sztywno przymocowane do ziemi. Mam nadzieję, że to widzicie. Wskutek tych ruchów okrężnych i bocznych, mlew, który z dołu transportowany był do góry, był przesiewany i stopniowo rozdzielany na grubszy i drobniejszy. Stąd trafiał do ten przesiany mlew. Trafiał do następnych urządzeń. Znowu stoję na niestabilnej podłodze. Mlew trafiał do następnych urządzeń, gdzie poddawany był dalszej obróbce i ostatecznie otrzymywaliśmy mąkę. A tutaj po mojej prawej stronie możemy zobaczyć właśnie te sita. Miały naprawdę niesamowicie drobną strukturę. Mąka była tutaj bardzo drobno filtrowana. Z tego co wiem, pomiędzy właśnie jedną warstwą sita, a drugą, którą mamy pod spodem, znajdowały się jeszcze szczotki, które na bieżąco szczotkowały to sito, tak żeby się nie zatkało, tak aby cały czas spełniało swoją funkcję. I w ten sposób przesiane właśnie to ziarno, zboże, niepotrzebne skreślić, mlew, mąka trafiały na dolne partie przesiewnika, a następnie sypami, właśnie tymi drewnianymi sypami, trafiało na dół, na piętro numer 1. Przy okazji mowy o sitach oraz o szczotkach, które je czyściły, udało mi się przypadkiem je zlokalizować. Leżą tutaj w narożniku. Jak sami możecie zobaczyć, każda z nich jest w różnym stopniu zużyta. Są niemalże zużyte już do samego końca, pozbawione włosia. Są też całkiem nowe, praktycznie nieużywane. Ale to nie o szczotkach chciałem teraz mówić. W młynie powinno znajdować się jeszcze jedno urządzenie, którego ja osobiście zlokalizować nie mogę, a przynajmniej nie rozpoznaję go spośród urządzeń, które widzę przed sobą. Dlatego podejdę do tego ustrojstwa, które znajduje się dokładnie przede mną i to właśnie tam opowiem wam o wialni. Zanim jednak uda mi się podejść do okna, muszę pokonać ten fragment podłogi, który jest wysoce niebezpieczny, gdyż, jak sami widzicie, ta podłoga tutaj już się zapada. Oczywiście wskutek działania wody. Widać, że w tym miejscu wytwarzany jest duży napór na tą podłogę przez ten wspornik, który utrzymuje jeszcze jakieś jedno urządzenie, metalową kratę oraz zestaw metalowych, stalowych kół. One naciskają na wspornik, wspornik na podłogę, no i niestety prawdopodobnie komplet tego zestawu po jeszcze 2-3 latach intensywnych opadów znajdzie się niebawem piętro niżej. Tak więc uważnie stawiając kroki i nasłuchując tego, czy ten młyn pod moimi stopami trzeszczy, czy też nie, podejdziemy sobie tutaj, do tego urządzenia. Jest też tutaj na tyle jasno, że latarkę mogę wyłączyć i opowiedzieć wam o wialni. Wialnia była bardzo potrzebnym urządzeniem w młynie, gdyż to właśnie ona dokonywała wstępnej segregacji ziaren, zbóż, niepotrzebne skreślić. Nie musicie pisać w komentarzach, że się pomyliłem. Wiem, że jedno z tych określeń jest nieprawidłowe, o ile przypadkiem nie dwa. Tak czy inaczej, zboże z góry było zrzucane na dół. W tym miejscu generowany był podmuch powietrza, który wszystkie lżejsze rzeczy niż zboże wydmuchiwane były na zewnątrz bądź też do jakiejś komory. Co to takiego mogło być? Mogłyby to być jakieś małe kamyczki, mogłyby to być ziarna, nie zboża, czyli jakieś chwasty, ziarna, no różnego rodzaju inne ziarna.
lub inne fizyczne zanieczyszczenia. Te fizyczne zanieczyszczenia były odseparowywane, a ziarno przygotowane już do mielników zsypywane było na dół. I tak pokrótce opowiadając Wam, na czym właśnie polegała praca wialni, możemy udać się dalej. Udało mi się jeszcze zlokalizować wejście na dach. Mamy je po tej drabince tutaj. Następnie musimy się wspiąć na szczyt. Chyba mogę nazwać to silosem. I po szczycie silosa, który jest na pewno w słabym stanie, musimy się dostać do tego okienka wizjera świetlika. A jak możecie zobaczyć, te sodki są w tragicznym stanie. Brakuje przynajmniej jednego sodka. Dwa są tak bardzo spleśniałe, że pokryte są już pleśnią niemalże w całości. I wychodzenie na zewnątrz po to, aby Wam pokazać, jaką mamy brzydką pogodę, mija się w tym momencie z celem. Ja sobie to miejsce odpuszczam, czyli miejsce wchodzenia na dach. Zerknę tylko do środka tutaj, tego powiedzmy sobie silosa. Pokażę Wam, co jest w środku. No, jak można się było spodziewać, syp. Na dole materiał, który się tutaj znajdował, albo był przetwarzany dalej, albo pakowany już. No, pachnie tutaj myszami, ale coś, co Wam mogę powiedzieć, to to, że tutaj drewniane elementy naprawdę nie przestają mnie zaskakiwać, ponieważ okej, silos, rozumiem, mógł być drewniany. Drzwiczki jako element ściany również, ale to, że znajdziemy tutaj jeszcze drewnianą klamkę, okej, która cały czas spełnia swoją funkcję, to już się nie spodziewałem. I spójrzcie, porównajcie sobie to drewno, fakturę tego drewna, czyli takie chropowate, niewyślizgane, czyli rzadko dotykane, z tym, co mamy tutaj. Od rąk młynarza zostało one wypolerowane, właśnie wyślizgane do wypolerowane wręcz, do takiej równej, ładnej faktury. No, praca w młynie jest pracą ciężką. Jest pracą dla pasjonatów i dla osób z charakterem. Dlatego chyba prawdopodobnie nie mógłbym być młynarzem. Chociaż chętnie bym zobaczył taką pracę tych urządzeń oraz tych ludzi na żywo. Może uda mi się kiedyś nagrać taki film. I myślę, że z tym przesłaniem zostawię Was w tym młynie z nawiedzonym młynarzem, który grasuje gdzieś tutaj na dole. Możliwe, że mieliście okazję go usłyszeć. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do zobaczenia już za tydzień wraz z Tomaszem na wspólnej eksploracji. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia.